Tomaszki, z tej strony Momo i w dzisiejszym odcinku awokado pokażę Wam, jak zrobić sztuczne rany tego typu. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam, bo jest to mój autorski sposób, dlatego że jeszcze nigdy takiego nie widziałam i w sumie ostatnio go odkryłam, także muszę się nim z Wami podzielić. Są to proste rany, dlatego zapraszam do oglądania. Głównym produktem, którego będziemy potrzebować, jest klej do rzęs. Ja mam taki. Ostatnio tak sobie na niego spojrzałam i stwierdziłam, że przetestuję. Przetestowałam i mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli nałożymy odpowiednią ilość warstw, powstanie nam coś w stylu sztucznej skóry, którą będziemy mogli rozcinać i jakby to powiedzieć, robić różne destrukcje. Po prostu jakie chcemy tak naprawdę. Bo to się zachowuje bardzo podobnie jak skóra. I też pracuje troszkę jak lateks, można tak powiedzieć. Dlatego wydaje mi się, że to jest ciekawy sposób, ponieważ klej do rzęs można kupić w drogerii za niedużą ilość pieniędzy i jest tak naprawdę dostępny w prawie każdej drogerii, a lateks trzeba już zamawiać z internetu lub kupować w specjalnych sklepach. Dlatego wydaje mi się, że takie zastosowanie kleju do rzęs może ułatwić życie dla wielu początkujących charakteryzatorów i cosplayerów, dlatego przedstawiam Wam ten sposób. Już tutaj w tle widzicie, jak powoli robię warstwy, jak sobie je nakładam właśnie. Pokazuję tutaj, co dokładnie i jak robię. Chodzi o to, żeby na początku zrobić dużą warstwę rozłożystą, że tak powiem, na skórę, żeby później powoli budować warstwy ku górze, że tak powiem, żeby na środku tej rany było jak najwięcej warstw, żeby moment rozcięcia lub po prostu jakiegoś rozwalenia tej rany był widoczny i żeby po prostu fajnie wyglądał. I stosujemy tutaj zasadę, im większa, im głębsza rana, tym więcej i grubiej warstwy powinny być nałożone. Jeszcze powiem, że przed nałożeniem drugiej warstwy trzeba poczekać, aż pierwsza wyschnie. No i ja wszystko na koniec pokryłam pudrem i podkładem. I teraz, jak widzicie, rozcinam sobie nożyczkami, tak jak chcę, żeby ta rana była rozcięta po prostu. No i tutaj sobie jeszcze modeluję, tak żeby była w moim odczuciu najbardziej realistyczna. Teraz biorę eyeliner i będę wypełniać środek rany, żeby dać jej taką trójwymiarowość i głębię. Teraz biorę moją ulubioną paletkę do takich właśnie ran i zaczynam od nakładania takiego trochę ciemniejszego odcieniu skóry, że tak powiem, na duży obszar skóry, bo tutaj polecam po prostu zobaczyć sobie na internecie zdjęcia różnych ran, jakie chcecie wykonać i po prostu pomalować skórę odcieniami, jakie są na tym zdjęciu, czy coś takiego, żeby, bo wiecie, ogólnie jak jest rozcięcie, to rana zachowuje się tak, że im bliżej tej rany, tym jest bardziej czerwono, a im dalej, tym jest po prostu mniej czerwono. No i tutaj ja używam jeszcze sztucznej krwi i takich jakby gąbeczek, ale powiem Wam tak, że ja tej sztucznej krwi nie lubię. Osobiście polecam Wam barwnik spożywczy, jest o wiele lepszy, wygląda bardziej realistycznie i o wiele łatwiej się zmywa, ponieważ ta sztuczna krew zostaje i ciężko ją domyć, a zwykły barwnik spożywczy jest naprawdę super i może nie trzyma się jakoś niesamowicie mocno, ale jest idealny i taki bardzo, bardzo realistyczny. No i tak naprawdę to by był już koniec, jedyne co robię to dodatkowe rozcięcia, że tak powiem, ponieważ taka duża rana, jaką zrobiłam, nie występuje zazwyczaj sama, tylko z dodatkowymi skaleczeniami, ale to wszystko musicie sobie zobaczyć, jak wyglądają konkretne rany w internecie. No i to by było na tyle. No i tak wygląda efekt końcowy. Tutaj chciałam Wam pokazać, że jest trójwymiarowa jakby. No i pamiętajcie, że im więcej warstw zrobicie, tym ta rana będzie wyglądać bardziej realistycznie lub mniej realistycznie lub po prostu jak większe skaleczenie lub mniejsze skaleczenie.
No i teraz pokażę Wam tylko, jak łatwo to jest zmyć, jak łatwo to schodzi. No tak naprawdę potrzebujecie chusteczki, no i ewentualnie płynu do demakijażu, no i to wszystko. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że ta sztuczna krew strasznie trudno się zmywa i no właśnie zostaje na palcach, dlatego jeszcze raz polecam Wam barwnik spożywczy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że sposób, który pokazałam w tym odcinku, był dla Was pomocny, że skorzystacie z niego. No i co mogę powiedzieć, to chyba tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Matane!